Witajcie. Co skłania człowieka do okrucieństwa wobec zwierząt? I czy takie osoby można w ogóle nazwać ludźmi? Znęcanie się nad zwierzętami jest niestety nadal ogromnym problemem naszego świata. Nieszczęścia tego ślicznego rudzielca zaczęły się przez człowieka. Ratownicy z Animal Control, Kimberly Saxelby i Chris Gattas, zauważyli nieszczęsnego kota z rolką taśmy klejącej na szyi, co wyraźnie ogromnie mu przeszkadzało. Było oczywiste, że sam jej sobie nie założył, tylko stało się tak w wyniku okrutnego żartu człowieka. Kot był tak przerażony, że nie zbliżał się do ludzi, którzy próbowali mu pomóc. Najwidoczniej nie spodziewał się po człowieku już niczego dobrego. Zastawiliśmy pułapkę w pobliżu kota, gdy leżał pod samochodem. Po godzinie oczekiwania zorientowaliśmy się, że sam nie wyjdzie, więc użyliśmy siatek. Chrisowi udało się zapędzić go do starej stodoły i tam złapać, opowiadała później Kimberly. Zwierzę natychmiast zabrano do kliniki, a ratownicy byli przerażeni tym, jak straszna była rana. Nie mogłam powstrzymać łez. Nie sposób sobie wyobrazić, jak cierpiał ten biedny kot. Był strasznie wychudzony i odwodniony, bo oczywiście nie mógł normalnie jeść z powodu rolki na szyi. Lekarze stwierdzili, że biedak musiał spędzić w takim stanie kilka miesięcy. Rana na jego szyi wyglądała bardzo źle. Myśleliśmy, że w stodole leżało martwe zwierzę. Dochodzący stamtąd smród był okropny, ale w rzeczywistości był to odór gnijącego mięsa i infekcji na szyi kota, powiedziała Kimberly. Po kilku operacjach weterynarzom udało się zapanować nad ranami i infekcją, ale zwierzę długo wracało do zdrowia. Po wszystkim kot mógł po raz pierwszy normalnie najeść się i napić, a siły zaczęły mu wracać. Niestety psychika kota bardzo ucierpiała. Biedak bał się wszystkiego, dlatego w schronisku umieszczono go w osobnej klatce, aby tam czuł się bezpiecznie. Kiedy wreszcie znalazła się dla niego rodzina zastępcza, Valentin wyrósł na pięknego i eleganckiego rudego kota. Spójrzcie tylko, jaki z niego przystojniak. Kot zaczął przybierać na wadze, w jego oczach pojawiła się pewność siebie. Co ciekawe, najbardziej lubił spać w umywalce. Zniósł tyle cierpienia i bólu, że z pewnością zasługuje na kochający dom. Jestem pewna, że kiedyś ten kot nie bał się ludzi i ich kochał. Jak widać na zdjęciach, Valentin znalazł się w nowym domu. Dochodzi do siebie dość szybko, a my bardzo się z tego cieszymy, mówi Kimberly Saxelby. Valentin zdążył już pokazać się jako troskliwy przyjaciel, ponieważ w domu mieszka jeszcze jeden kot, z którym szybko się zaprzyjaźnili. Nowi właściciele twierdzą, że świetnie rozwija się fizycznie, ale jest jeszcze trochę ostrożny w kontaktach z ludźmi i nie można go nazwać kotem oswojonym. Właściciele mają nadzieję, że ciepło domu i ich miłość rozgrzeją jego serce i przywrócą wiarę w ludzi. Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzętami? Jeśli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzętami, zadzwoń na policję, radzi prawnik. Ponadto zrób zdjęcie lub nagraj filmik z tym, co się dzieje, żeby później móc pokazać te materiały organom ścigania jako dowód. Znęcanie się nad zwierzętami podlega karze zarówno administracyjnej, jak i karnej. To wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie w komentarzach, co sądzicie o ludziach, którzy zrobili krzywdę biednemu kotu. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.